Witam wszystkich serdecznie. Napiszcie proszę na czacie, czy mnie słyszycie. Dobry wieczór. Napiszcie, czy jest czy pod względem technicznym wszystko w porządku, czy mnie dobrze słychać, czy jest dobra jakość wideo. I zaczynamy kolejny webinar. Ostatni w okresie wakacyjnym. Dobry wieczór. Może przez ten moment włączę czat również taki połączony. Tak, widzę potwierdzenia na YouTubie, że słychać, że jest wszystko w porządku. Jeszcze tylko chciałbym mieć potwierdzenie z Facebooka. Wszystko jest ok. Dobrze, to zaczynamy. Wyłączę czat, żeby nie przeszkadzał. Jak widzieliście, widzicie u góry, mamy nowe logo. Jest ono związane ze zmianami, które poczyniliśmy i które będą następować w najbliższym okresie, ale do wszystkiego dowiecie się w trakcie. Zacznę może tradycyjnie od naszej prezentacji. Więc witam wszystkich serdecznie na kolejnym szkoleniu z cyklu TIK pracy nauczyciela. Mamy odcinek 125, akurat tak ustawiłem, że zasłaniam numerek. Króciutko kilka słów o mnie dla tych wszystkich, którzy są po raz pierwszy. Więc nazywam się Waldemar Grabowski, jestem trenerem edukacyjnym, nauczycielem informatyki i techniki. Szkole w zakresie nowoczesnych technologii. No, jestem wielkim pasjonatem tych technologii, także nie jest to tylko taki mój zawodowy obowiązek, ale po prostu lubię to, interesuję się tym, co się nowego pojawia, jak to wykorzystać. Lubię testować różne narzędzia. Jestem też autorem aplikacji Słówka.edu.pl. Podczas ostatniego webinaru przedstawiłem Wam tę aplikację. Jest to aplikacja do nauki języków. Jestem też autorem wielu kursów dla nauczycieli. No, pozostałe rzeczy możecie sobie tutaj doczytać. Współpracuje ze mną Łukasz, inżynier informatyk, programista, autor kursu Workflow pracy nauczyciela. No i współtworzy ze mną cały ten projekt TIK pracy nauczyciela, który już bodajże ciągniemy trzeci rok. Wszystko zaczęło się od pandemii, od zdalnego nauczania. Wtedy to zacząłem na swoim kanale YouTube, który jeszcze w tamtym czasie był małym kanałem. Było tam zaledwie kilka filmików dotyczących programowania. Były to filmiki skierowane do uczniów, którzy uczyli się programowania w Scratchu. Natomiast w momencie, kiedy nastąpił ten okres zdalnego nauczania, cała moja siła poszła w to, żeby pomóc nauczycielom, rodzicom i uczniom w tym trudnym okresie. No i od tamtego momentu właśnie nowoczesne technologie są głównym tematem moich szkoleń. Po pandemii zacząłem prezentować inne aplikacje. No i tutaj, tak jak widzicie, Łukasz ze mną współpracuje. Teraz obecny jest na czacie, także ja pewnie nie będę dostrzegał tak od razu Waszych pytań. Bardziej się skupię na nich pod koniec, natomiast Łukasz pewnie będzie Wam wcześniej tutaj odpowiadał. I teraz przed wakacjami zrobiliśmy takie podsumowanie tego, co działo się do tej pory i wspomnieliśmy o planach, które mamy na przyszły rok szkolny. No i ten rok szkolny się zaczyna. W związku z tym mamy właśnie tutaj dla Was informację, jak chcemy się dalej rozwijać. Więc widzicie tutaj nazwę Platforma Nowoczesnej Edukacji, bo tak teraz chcemy się tutaj jak gdyby
przedstawiać. Na moim profilu na Facebooku, tam gdzie było po prostu moje imię i nazwisko w profilu, był Waldemar Grabowski i teraz będzie po prostu Platforma Nowoczesnej Edukacji. Na razie jest tam moje zdjęcie, ale znaczy to zdjęcie gdzieś tam pewnie będzie się przewijało, bo wiele osób rozpoznaje po prostu nasze działania poprzez mój wizerunek, ale będziemy chcieli też tutaj po prostu zrobić to naszą platformę bardziej uniwersalną. Więc to, co widzicie w pierwszym punkcie, to myślę, że jest dla Was bardzo ważne, bo głównie z tego powodu tutaj jesteście. Mianowicie, jeżeli chodzi o szkolenia TIK pracy nauczyciela, to zostaje bez zmian. To znaczy, będą odbywały się takie bezpłatne webinary w każdy wtorek, z wyjątkiem oczywiście jakichś świąt czy jakichś innych tam wydarzeń. Wszystko będzie przebiegało w bardzo podobny sposób jak dotychczas. Natomiast kolejne punkty to są te zmiany, czyli rozpoczynamy w zasadzie, no jeszcze to jak gdyby trwa, jest taki wstępny okres, tutaj zbieramy odpowiednie dokumenty, kadry i tak dalej, ale rozpoczynamy proces uzyskania akredytacji MEN oraz rejestracji niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli. Po uzyskaniu takiej akredytacji, no będziemy zobligowani do podniesienia swoich jak gdyby kwalifikacji, sprawienia, żeby nasze szkolenia były na jeszcze wyższym poziomie. Także myślę, że też dyrektorzy szkół, czy po prostu będą darzyć nas większym zaufaniem w tych szkoleniach, które tutaj oferujemy, czy tych płatnych, czy bezpłatnych. A poza tym chcemy właśnie poszerzyć ofertę naszych szkoleń z innych obszarów edukacji. No bo my skupiliśmy się głównie na nowych technologiach, na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Mamy dużą społeczność nauczycieli, czy to zapisanych do newslettera, czy to subskrybujących nasz kanał na YouTubie, czy należących do naszej grupy na Facebooku, czy obserwujących mój profil. No i to jest społeczność nauczycieli. Ta cała społeczność na pewno ma różne potrzeby, nie tylko w zakresie TIK. Więc chcemy do Was wyjść z taką szerszą ofertą i dlatego rozpoczęliśmy niedawno rekrutację trenerów do naszego zespołu. W jednym z maili, chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, ogłosiłem taką rekrutację. Otrzymałem dosyć sporo odpowiedzi. Z większością z Was, to znaczy z osobami, które się zgłosiły, już wymieniłem jakąś korespondencję. Przepraszam, jeżeli jeszcze nie zdążyłem wszystkim odpowiedzieć, czy jak gdyby określić daty, czy godziny naszego jakiegoś spotkania na żywo, czy przez telefon. Będę do Was wysyłał takie właśnie terminy pewnie jutro i pojutrze. Na razie po prostu wynika to z tego, że dosyć dużo różnych obowiązków miałem i trudno było mi tutaj zdecydować, o jakiej godzinie z kim się spotkam, także poczekajcie cierpliwie. Ja te wszystkie Wasze wiadomości odczytałem, wstępnie odpowiedziałem, natomiast jeszcze nie chciałem deklarować terminu rozmowy w większości przypadków, ale po prostu niedługo do Was napiszę i zaproponuję właśnie termin spotkania. Także jeżeli jeszcze są kolejne osoby, które mają jakieś kwalifikacje do szkolenia właśnie czy to nauczycieli, czy to jakichś innych pracowników szkół, nie wiem, psychologów, pedagogów, dyrektorów, to zapraszam, to po prostu napiszcie do mnie, napiszcie, czym się zajmujecie, jakie macie kwalifikacje, jakie macie doświadczenie i wtedy może ewentualnie nawiążemy współpracę. Chcielibyśmy też rozszerzyć nasze szkolenia, bo do tej pory były to głównie takie darmowe webinary i po prostu platforma z kursami online, ale do tych dwóch rodzajów produktów chcielibyśmy dodać jeszcze zamknięte webinary, gdzie po prostu w mniejszym gronie można będzie bardziej bezpośrednio
po prostu przeprowadzi takie szkolenie i będzie większa interakcja z Wami, bo też powiedzmy uczestnicy będą mogli użyć swoich mikrofonów, swoich kamerek, można będzie Was dzielić na jakieś podpokoje, robić takie zajęcia bardziej warsztatowe, więc więcej wtedy można zrobić niż podczas takiego webinaru jak ten, bo tutaj jesteście bardziej takimi biernymi odbiorcami. Chcielibyśmy też, jeżeli będzie taka możliwość, to zorganizować jakieś szkolenia stacjonarne. Z tymi szkoleniami stacjonarnymi to tutaj oczywiście myślę też o posiłkowaniu się z rekrutowanymi trenerami. Jeżeli ta odległość do Waszej szkoły nie będzie zbyt duża, a nawet jeżeli będzie duża, ale będzie to na tyle korzystne, to też będziemy chcieli takie szkolenia stacjonarne poprowadzić. Ja też osobiście o takich myślę. Myślę, że niedługo się o tym więcej dowiecie. No oczywiście jakieś konsultacje indywidualne czy grupowe również wchodzą w grę, więc na razie jest to jeszcze wszystko takie dosyć nie do końca ściśle określone, ale już jakaś wizja tego jest, także obserwujcie nas i myślę, że będzie się dużo ciekawego działo w tym roku szkolnym. Oczywiście też aplikacja, o której ostatnio wspomniałem, zamierzam ją rozwijać, dostosować też do pracy w szkole, zaprząc też do tej aplikacji sztuczną inteligencję. Także jeszcze jest kilka kolejnych planów, ale tu na razie nie będę tego zdradzał. Teraz w związku właśnie z tymi nowymi informacjami chciałbym Wam przedstawić panią Jolantę Kuropatwę, która jako pierwsza dołączyła do naszego zespołu. Jest to nauczyciel z 30-letnim stażem w zawodzie, ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oświatą, była pracownikiem kuratorium oświaty na stanowisku wizytator oraz wicekurator. Od 8 lat prowadzi szkolenia stacjonarne i online dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół. Tworzy i prowadzi szkolenia z zakresu prawa oświatowego, analizy i interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych, podnoszenie jakości pracy szkoły. No, resztę możecie sobie doczytać. Tutaj jeszcze mamy tematy przykładowych autorskich szkoleń, które zostały przygotowane, opracowane i potem realizowane są przez panią Jolantę. No i teraz chciałbym na chwilę, właśnie też jeszcze tego prawie nigdy nie było, chyba kiedyś z Łukaszem tylko zrobiliśmy takie spotkanie na żywo. Chciałbym, żeby tutaj pani Jolanta przez chwilę wystąpiła, powiedziała kilka słów o sobie, o szkoleniu, bo mamy już zaplanowane pierwsze szkolenie właśnie spoza TIK. Jest to temat efektowny nadzór pedagogiczny, planowanie i realizacja. Tutaj możecie doczytać, kiedy to szkolenie jest planowane, w jakiej formie będzie odbywało się przez, oczywiście online, przez platformę Click Meeting. Jest ono skierowane do dyrektorów szkół, do kadry kierowniczej i do nauczycieli. I teraz próbuję się połączyć. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś problemów technicznych, bo jest to też troszeczkę pewna nowość. Dobrze, za chwilkę. Dobry wieczór, pani Jolanto. Dobry wieczór. Jest już pani na wizji. Także przedstawiłem wstępnie panią, teraz oddaję po prostu głos. Dzień dobry Państwu, właściwie to dobry wieczór. Chciałam dzisiaj przedstawić Państwu naszą ofertę, z jaką wychodzimy do Państwa w rozpoczynającym się roku szkolnym. Cały ciąg, czy proces doskonalenia, który tutaj prowadzi Pan Waldemar, dotyczy nowych technologii. Technologie zmieniają świat, ale zmieniają także edukację. I dziś przecież nie wyobrażamy sobie szkoły bez komputera, internetu, tablicy multimedialnej. Wszelkie narzędzia TIK-u, jakie posiadamy, są
wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli, a w jakim stopniu, no to już każdy z nauczycieli dobrze wie, ile potrafi. Na szczęście cały czas mamy możliwość doskonalić kompetencje w tym zakresie. Ale ja chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć o tym, że TIC oczywiście to bardzo ważny obszar pracy szkoły. Chciałam Państwa uwagę zwrócić na fakt, że wśród czynników decydujących o jakości pracy szkoły najważniejszy jest jednak według mnie nauczyciel. A współczesna szkoła potrzebuje takich nauczycieli, którzy będą kreatywni, odważni, innowacyjni, ale też będą znać swoje prawa i swoje obowiązki. Będą potrafić współpracować z rodzicami, ze sobą nawzajem, będą tworzyć klimat sprzyjający sukcesom edukacyjnym ich uczniów. I właśnie mając to na uwadze, proponujemy Państwu udział w kilku szkoleniach. Ponieważ niebawem obowiązkiem Państwa dyrektorów w szkołach będzie do 15 sierpnia, września, opracowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na nadchodzący rok szkolny, proponuję Państwu udział w szkoleniu nadzór pedagogiczny, efektywny nadzór pedagogiczny, jego planowanie i realizacja. Nadzór pedagogiczny to jest bolączka dyrektora. Sama byłam wiele lat wicedyrektorem i dyrektorem i wiem, jakie mi przysparzało to kłopoty, dopóki nie zaczęłam patrzeć w sposób troszeczkę inny niż tylko taki zapisany sztywno w przepisach prawa. Nadzór pedagogiczny dyrektora nie musi być żmudnym obowiązkiem. Może to być działanie, które przysłuży się doskonaleniu jakości pracy szkoły. Ja hołduję zasadzie, że nadzór pedagogiczny trzeba uspołecznić, że to nie jest tylko prerogatywa zapisana dyrektorowi szkoły, chociaż oczywiście takie brzmienie w ustawie jest, natomiast by on był skuteczny, czyli przyniósł oczekiwane rezultaty dla szkoły, dla nauczycieli, dla uczniów, to powinien być uspołeczniony. I o takim nadzorze chcę Państwu opowiedzieć na najbliższym spotkaniu. Chciałabym też pokazać i podzielić się z Państwem takimi własnymi doświadczeniami w obszarze czynienia z nadzoru narzędzia do podnoszenia jakości pracy szkoły. Mnie się to udało. Oczywiście nie mam magicznej różdżki i nie miałam nigdy. Wiele lat pracy, współpracy z nauczycielami przyniosło oczekiwane rezultaty. Tymi doświadczeniami pragnę podzielić się z Państwem, dyrektorami szkół. Oczywiście nadzór w większości kojarzony jest z dyrektorem szkoły, ale jeśli w tym szkoleniu zechcą wziąć udział obecni, a może przyszli dyrektorzy, to już dzisiaj serdecznie na to szkolenie zapraszam. Co nie znaczy, że nie mogą wziąć udziału w tym szkoleniu nauczyciele, którzy w tym momencie jeszcze nie są zdecydowani, jaka będzie ich przyszłość. I już kończąc, bo widzę, że pan Waldemar się włącza, chcę dodać, proszę Państwa, że szkolenie to pozwoli uporządkować Państwu regulacje prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego. Spojrzymy też na nadzór pedagogiczny przez pryzmat nie tylko dyrektora, ale przez pryzmat organu nadzoru pedagogicznego. Moje doświadczenia wskazują na to, że warto mówić dyrektorom o tym, jak wygląda spojrzenie na nadzór pedagogiczny z punktu widzenia wizytatora, czy w ogóle pracowników kuratorium oświaty. Proszę Państwa, dwa zdania jeszcze. Nadzór bardzo ważna rzecz, ale proponujemy Państwu w najbliższym czasie również szkolenie dotyczące oceniania. A jaką rolę ważną odgrywa ocenianie? Dobrze wiemy, natomiast w tym roku pan minister, Ministerstwo Edukacji i Nauki do swoich priorytetów, jak my to tak potocznie nazywamy, czyli kierunków polityki oświatowej państwa, zapisało doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie
właśnie oceniania wewnątrzszkolnego. Również na te szkolenie zapraszam, ale to tutaj pan Waldemar na pewno Państwu wszystko opowie, napisze, uzupełni. Mamy też w zamyśle przygotowanie szkolenia dotyczącego współpracy z rodzicami, bo bez rodziców ani rusz w szkole nie uda się jakościowy rozwój, jeśli nie włączymy do tego nauczycieli. I już po przecinku ostatnia część mojego zdania, a jeszcze na deser przygotowujemy analizę wyników egzaminów zewnętrznych, jak to w szkole wprowadzać, kto ma to robić, jak to wykorzystywać, czy to jest tylko ustawowy obowiązek, czy narzędzie służące jakościowemu rozwojowi szkoły. Serdecznie Państwa zapraszam na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 6 września, a ono będzie dotyczyło efektywnego nadzoru pedagogicznego. Zapraszam i dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo Pani Jolanto. I przechodzimy do dalszej części. Ja jeszcze przekażę jedną informację, zanim przejdę do szkolenia dotyczącego sztucznej inteligencji. Także bardzo serdecznie dziękuję Pani Jolancie za ten wstęp. Myślę, że to będzie podniesienie wartości tutaj dla naszej całej społeczności. Tutaj w tle widzicie informacje dotyczące tego szkolenia. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tutaj macie QR kod, możecie go zeskanować i dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tego szkolenia, zapisać się na to szkolenie. Link oczywiście będzie również w opisie. No i myślę, że będę też Was informował, ponieważ szkolenie odbędzie się 6 września. Do tego czasu jeszcze, no jest jeszcze trochę czasu do tej daty, więc będę jeszcze o tym przypominał i informował. Jeżeli ktoś jest zdecydowany, to może już teraz zakupić dostęp. Już teraz tak bardzo króciutko, więc działamy na YouTubie. Jeżeli w tej chwili oglądacie nas właśnie na tej platformie, to tutaj poniżej macie przycisk subskrybuj. Mamy już chyba ponad 23 tysiące subskrybentów. Mamy też nasze profile na Facebooku. Grupa facebookowa ostatnio bardzo dobrze się rozwija, w związku z tym, że ostatnio mieliśmy w ofercie sprzedaż naszego e-booka dotyczącego sztucznej inteligencji właśnie w edukacji. Tam też prosiliśmy, czy daliśmy link do tej grupy i jest bardzo fajny odzew, także ta grupa też nam bardzo fajnie ostatnio urosła. Mamy blog zdalnalekcja.pl, gdzie często zamieszczamy formularz rejestracji na szkolenie oraz formularz rejestracji darmowego zaświadczenia. Tam również jest lista nagrań, no i mamy platformę kursów online, platformę z płatnymi kursami nowoczesnaedukacja.pl. Wszystkie linki jak zwykle znajdziecie w opisie, czy to na YouTubie, czy na Facebooku. Czas szkolenia to około godzina 15. Po tej części będzie czas na pytania i odpowiedzi i po tej pierwszej części właśnie tej merytorycznej udostępnię Wam formularz rejestracji darmowego zaświadczenia. Formularz będzie dostępny mniej więcej, znaczy do północy, czasami wydłużałem, jeżeli były jakieś problemy techniczne, ale dzisiaj chyba na razie przebiega wszystko w porządku, więc zwyczajowo darmowe zaświadczenie można będzie pobrać do północy dzisiaj, w dniu, kiedy jest to szkolenie na żywo, no bo po jakimś czasie na pewno będziecie oglądać to jako nagranie i wtedy już niestety bez tego zaświadczenia. I tak jak tutaj powiedziałem, po tej części merytorycznej, po udostępnieniu zaświadczenia, będę do Waszej dyspozycji i będę odpowiadał na Wasze pytania. No tutaj prośba właśnie o subskrypcję, o włączenie powiadomień, o zalajkowanie. To po prostu wspiera nasze działania i zwiększa nasze zasięgi w social mediach. No i przechodzimy do tematu, czyli nowości w świecie sztucznej inteligencji dla edukacji. Przyjrzymy się temu, jakie nowe aktualizacje zostały wprowadzone w najpopularniejszych aplikacjach i troszeczkę o nowych narzędziach.
Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to budzi ona bardzo dużo emocji, i tych pozytywnych, i tych negatywnych, co jest widoczne na przykład w komentarzach pod różnego rodzaju postami dotyczących sztucznej inteligencji. Niektórzy nauczyciele, no bo z kolei, bo nasze materiały głównie kierowane są do nauczycieli, mają duże obawy co do tej sztucznej inteligencji, mianowicie obawy związane z tym, że może to się przyczynić do redukcji zatrudnienia nauczycieli. Ja tutaj jestem odmiennego zdania. Akurat takie zawody, gdzie jest potrzebny kontakt człowieka z człowiekiem, myślę, że to jest coś, co będzie cały czas potrzebne. A po prostu ten nauczyciel, żywa istota, która będzie edukować naszą młodzież, będzie mogła wspierać się takimi narzędziami, a nie, że to narzędzie zastąpi nauczyciela. Także będę chciał Was do tego przekonać i rozwiać Wasze obawy z tym związane. I tutaj taka mała próbka sztucznej inteligencji, treść, która została wygenerowana przez chat GPT, potem przez aplikację została wygenerowana taka animacja i za chwilę będziecie mieli okazję tego posłuchać. Witajcie serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu TIK w pracy nauczyciela. Dziś mamy dla Was wyjątkowo ciekawy temat – nowości w świecie sztucznej inteligencji dla edukacji. Przegląd aktualizacji i nowych narzędzi. W obecnych czasach, gdy technologie informacyjno-komunikacyjne stają się coraz bardziej kluczowe w edukacji, temat sztucznej inteligencji nabiera szczególnego znaczenia. W planie mamy kilka interesujących punktów, które pomogą Wam zrozumieć, jak AI może wspierać Waszą codzienną pracę i znaleźć miejsce w edukacyjnej rzeczywistości. Cieszymy się, że możecie być z nami i mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie dostarczy Wam mnóstwo inspiracji i praktycznej wiedzy. Rozpocznijmy, czas jest cenny, a temat obiecujący. Zapraszam do aktywnego udziału. Dobrze, jeżeli chodzi o plan na dzisiejsze szkolenie, to przedstawia się następująco. Czyli chciałbym tutaj jak gdyby nakreślić, jak wygląda obecnie sytuacja, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, coraz większą adopcję, to znaczy coraz szersze wykorzystywanie tej sztucznej inteligencji w edukacji. Tutaj jak widzicie, ja zaraz odszukam informacje na ten temat. Kierunek polityki oświatowej na rok 2023-2024 również uwzględnia właśnie nowe trendy w technologiach i między innymi jest mowa w tym dokumencie o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Także zachęcam też, żeby się z tym zapoznać i tym bardziej, że chciałbym uświadomić, że to nie jest coś, co powiedzmy kilku fanatyków, nauczycieli, edukatorów próbuje Wam na siłę wprowadzić, tylko no po prostu tak się zmienia świat, wchodzą nowe technologie. Jednym z większych takich skoków technologicznych jest właśnie rozwój sztucznej inteligencji. Przyczynił się do tego oczywiście chat GPT, który no po prostu pokazał, że każdy może ze sztucznej inteligencji korzystać. Bez jakiejś dużej wiedzy nie trzeba być programistą, inżynierem, żeby po prostu z niej korzystać, ponieważ akurat ten rodzaj sztucznej inteligencji, tak zwany model językowy, potrafi dosyć dobrze rozumieć i interpretować naturalny język człowieka i w ten sposób możemy wydawać polecenia i to w różnych językach. ChatGPT radzi sobie z tym dosyć dobrze, natomiast mamy ChatGPT wersji 3,5 darmowy i chat płatny 4 i jest tutaj duży przeskok. Także jeżeli wielu z Was ma doświadczenie z tą wersją darmową, to na pewno dosyć często byliście rozczarowani jakością odpowiedzi. Natomiast ChatGPT 4 to już jest nowa jakość, to jest naprawdę bardzo duży przeskok. Oczywiście nie jest on też bezbłędny, nieomylny i też zawsze trzeba weryfikować to, co nam zwraca. I nawet jeżeli będziemy mieli za kilka lat ChatGPT, nie wiem, 5, 6 i będzie jeszcze doskonalszy,
to zawsze i tak to człowiek powinien weryfikować, czy użyje tego, czy nie, i powinien robić to w odpowiedzialny sposób. Teraz, jak AI zmienia edukację? Kilka przypadków użycia. Jak zmienia? No na pewno pierwszymi, którzy wykorzystywali sztuczną inteligencję, byli i są uczniowie. Na pewno oni wykorzystują to na szeroką skalę. Jeżeli my będziemy udawać, że czegoś takiego nie ma, a często w tych komentarzach, głosach widzę, że po prostu jest tylko negacja tego narzędzia i nie ma chęci edukowania się, tylko po prostu z góry wyrobione zdanie negatywne powoduje, że jesteśmy wrogo do tego nastawieni i negujemy to w całości, no to jeżeli nawet tak będziemy podchodzić, to zderzymy się z tym, że to nasi uczniowie będą nam przynosić pracę właśnie wykonane przez sztuczną inteligencję. I bez jakiejś elementarnej wiedzy nie będziemy w stanie z tym walczyć, nie będziemy w stanie tego odróżnić, nie będziemy tego rozumieć. Oczywiście możemy zawsze weryfikować wiedzę ucznia w klasie, bo przecież edukacja polega głównie na takim bezpośrednim kontakcie z uczniami w klasie, no ale są nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić w klasie liczącej kilkunastu, kilkudziesięciu uczniów i po prostu posiłkujemy się tym, że uczeń robi jakieś prace w domu, przynosi nam jakieś zadania wykonane i tak dalej. No i tutaj niestety ten chat GPT jest dosyć pomocny uczniom, w sensie takim negatywnym, że może wyręczać, ale jeżeli uczniowie będą świadomi, jak właściwie korzystać z tych narzędzi, to może być też bardzo pomocne narzędzie, bo może po prostu być takim uzupełnieniem nauczyciela, może coś wytłumaczyć prostym językiem, w prosty sposób. Nauczyciel nie zawsze ma czas, żeby dotrzeć do wszystkich uczniów, nie zawsze ma czas, siłę, cierpliwość, nie zawsze też wyczuje intencje czy brak jakiegoś zrozumienia nieśmiałego ucznia. Natomiast jeżeli uczniowie zaczną z tego korzystać umiejętnie, właściwie, to znaczy będą korzystać w ten sposób, że to zwiększy ich, nie wiem, zrozumienie pewnych zagadnień, to w porządku. Oczywiście na przeszkodzie stoi wrodzone lenistwo człowieka, który woli po prostu iść po najmniejszej linii oporu. I tu jest największe wyzwanie właśnie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. I to nie tylko chodzi o uczniów, ale również o nauczycieli i o wielu innych zawodach ten sam problem będzie występował. Sztuczna inteligencja to nie tylko chat GPT. Tak naprawdę sztuczna inteligencja otacza nas już od pewnie co najmniej kilkunastu lat i nawet ci, którzy są zagorzałymi przeciwnikami, z niej korzystają. Na przykład wyznaczając trasę w nawigacji. Po prostu tylko w tym przypadku to aplikacja kojarzy się z tymi modelami sztucznej inteligencji i otrzymuje od tych modeli odpowiednie wyniki, a my widzimy tylko wyznaczoną trasę, ale korzystamy. Nie tylko właśnie czy to w nawigacji, czy jeżeli korzystamy z jakichś translatorów, które nam tłumaczą na inne języki, tam również jest zaprzęgnięta sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja również jest zaprzęgnięta do na przykład, nie tyle generowania, co wyświetlania nam różnych treści na social media, czy różnych portalach. To, co my lajkujemy, udostępniamy, dłużej oglądamy, to potem jest nam bardziej podsuwane. No i tutaj algorytmy sztucznej inteligencji mają w tym też duży udział. Także no jesteśmy tym otoczeni. Tylko że właśnie chat GPT najbardziej nam to uświadomił i przede wszystkim dał nam właśnie to narzędzie, które możemy bezpośrednio wykorzystywać. No i tutaj z jednym z takich większych jak gdyby plusów czata GPT szczególnie, to jest właśnie to, że pozwoli na większą personalizację edukacji. Widzę, że przybywają nowe osoby. Witam wszystkich serdecznie. Dobrze, tu spojrzałem na Wasze komentarze, ale na razie nie będę się do nich odnosił. No i jedną z takich nowości jest właśnie Google Bard. Bo jak wiecie, w momencie, kiedy chat GPT został wprowadzony i udostępniony, było to takim dosyć dużym zaskoczeniem,
dla w ogóle społeczności, że jest takie narzędzie i jest dostępne po prostu nawet za darmo. No i tutaj Google po prostu myślę, że trochę zadrżał ze strachu, bo to narzędzie też w dużym stopniu może zdetronizować inne usługi, na przykład wyszukiwarki. Coś, z czego żyje Google, bo zamiast wyszukiwać gdzieś tam w wyszukiwarce jakieś odpowiedzi na nasze pytania, na nasze problemy, może prościej jest po prostu zapytać o to czat, na przykład GPT. Także na pewno już tutaj pewne zmiany następują. No i Google oczywiście ma swoje różne modele sztucznej inteligencji. Między innymi wyszukiwarka też korzysta ze sztucznej inteligencji. Natomiast właśnie taki model językowy podobny do ChatGPT to jest Google Bard i został on niedawno udostępniony również właśnie w Europie i znaczy na świecie wcześniej, a niedawno również w Europie i w Polsce. Także będę chciał pokazać Wam to narzędzie i może porównać trochę do czata GPT. Jeżeli chodzi o czat GPT i Bard, no to czat GPT w wielu dziedzinach jeszcze wyprzedza Barda. Natomiast Bard ma tutaj troszeczkę lepiej dopracowaną jedną funkcjonalność. Mianowicie, jeżeli zadamy pytanie i otrzymamy odpowiedź, możemy zapytać o źródła. I tutaj jest bardziej rzetelny Google w dostarczaniu nam, z jakich źródeł korzystał, generując nam odpowiedzi. No tutaj jeszcze zaraz zamknę prezentację, to właśnie nowości w ChatGPT, w jaki sposób ChatGPT będzie wpływał i już wpływa na wiele innych aplikacji, także korzystając z innych aplikacji, czy do nauki języka, czy wielu innych, czasami w wyspecjalizowanych aplikacjach, będziemy widzieli interfejs jakiejś tam aplikacji, ale ona w ukryty dla nas sposób, taki niewidoczny, będzie komunikowała się z czatem GPT i właśnie za pomocą takiego języka komunikacji między aplikacjami, który nazywa się API, będzie po prostu zwracać nam wyniki właśnie z czata GPT, tak? Ale to będzie pod taką kontrolą innych aplikacji. I tu też będę chciał Wam pokazać, bo taka integracja nie jest jakoś strasznie trudna. Chat OpenAI udostępnia dokumentację, jak to zrobić. Wystarczy jakaś naprawdę elementarna wiedza, wystarczy zarejestrować się i już można korzystać właśnie z takiego czata GPT trochę w innej postaci. No i też chciałbym przedstawić Wam nowość w Eleven Labs, polski startup, który tworzy doskonały syntezator mowy, który przewyższa chyba wszystkie do tej pory istniejące na świecie. Też tutaj mamy pewne nowości, również Midjourney, aplikacja oparta o sztuczną inteligencję, która generuje wspaniałe grafiki, również doczekała się wielu nowości. Potem trochę jeszcze o tej etyce, ale to już będzie tak po prostu bardziej skrótowo. Jeszcze wyłączę prezentację i przejdziemy teraz do prezentacji konkretnych narzędzi i jak z nich korzystać. No i zacznę tutaj właśnie od tego Barda. Więc jest to usługa niedawno udostępniona i jest dostępna za darmo, czyli po prostu możemy z niej korzystać za darmo. Warto tutaj, widzicie tutaj link bard.google.com. Jak tutaj możemy przeczytać, jestem Bard, twój kreatywny pomocnik, mam pewne ograniczenia, nie wszystko mi się udaje, ale twoje opinie pomogą mi się poprawić. I mamy tutaj jakąś propozycję takich zapytań. Na przykład, od czego zacząć naukę malowania akwarelami? Podaj listę 5 pomysłów na prezent dla kolegi, który lubi ogrodnictwo. Napisz e-maila z zaproszeniem na konferencję. Czy tego typu zapytania. Tutaj zawsze w tych narzędziach opartych o sztuczną inteligencję musimy być ostrożni, ponieważ twórcy tych aplikacji cały czas analizują, jak te aplikacje działają. Jakie dostarczamy zapytania, jaką zwraca odpowiedź, potem my możemy to ocenić,
jakoś łapką w górę, łapką w dół, jakimś komentarzem. Na pewno w celu udoskonalenia tych narzędzi te dane są analizowane, więc nie powinniśmy podawać jakichś wrażliwych danych typu imiona, nazwiska, jakieś adresy, jakieś wrażliwe dane, bo one po prostu mogą być jakoś wykorzystane. No nie sądzę, że w złych celach, ale no po prostu pamiętajcie, że jeżeli chcecie stworzyć jakiś dokument za pomocą czata GPT czy Barda, to starajcie się anonimizować te dane. Nie wpisujcie prawdziwych danych, tylko podajcie przykładowego Jana Kowalskiego, jeżeli ma gdzieś tam wystąpić w treści. Znaczy imię, nazwisko to nie jest też taki problem, tak? Gorzej, jeżeli tam są jakieś bardziej szczegółowe dane. Starajmy się je zmieniać, zanim wkleimy w zapytanie, tak żeby to były fikcyjne dane, a potem po prostu jak już mamy wynik tego zapytania, możemy sobie w swoim dokumencie użyć właściwych danych. Także tutaj też widzicie to ostrzeżenie. Czy dotyczy to różnych narzędzi i Barda, i czata GPT. Tak jak tutaj widzimy, weryfikatorzy mogą przetwarzać Twoje rozmowy z Bardem, aby ulepszać usługę. Nie podawaj informacji poufnych. No i teraz możemy zadać pytanie i zobaczymy, jak radzi sobie Bard. Na przykład, jeżeli chodzi o pracę nauczyciela, no to nauczyciel tak jakby jego zadaniem jest przygotowanie się odpowiednie do lekcji, ewentualnie ocena prac ucznia, poszerzenie zakresu swoich ćwiczeń, swoich jakichś zadań w grupach i tak dalej. Może czasami też próbować dowiedzieć się jakichś rzeczy, z tym, że tutaj właśnie jeżeli chodzi o takie twarde dane, to zawsze je weryfikujmy, bo sztuczna inteligencja jeszcze niestety ma i pewnie będzie miała długo właśnie ten problem. Nazywa się to tak zwaną halucynacją, czyli jeżeli czegoś nie wie, to często wymyśli nam jakąś fikcyjną odpowiedź, a nie poinformuje nas, że tego nie wie. Więc tutaj po prostu weryfikujmy. Łatwiej jest posługiwać się tymi narzędziami, jeżeli jesteśmy ekspertami w jakiejś dziedzinie, bo wtedy szybciej wyłapiemy takie głupoty czy jakieś błędy. Natomiast jeżeli nie znamy się na czymś i będziemy polegać tylko na tych narzędziach, no to możemy szybko po prostu polec. Więc jeżeli właśnie nie jesteśmy tym ekspertem w tej dziedzinie, w której chcemy uzyskać pomoc, to zawsze jeszcze zweryfikujmy daną odpowiedź. Ja tutaj nie będę wymyślał jakiś... Ja kiedyś, kiedy pierwszy raz prezentowałem Wam chat GPT, bo wiem, że było wiele testów na temat na przykład napisania jakichś wypracowań na temat jakichś lektur polskich. Tam często chat GPT mylił, czy po prostu wymyślał bohaterów danych jakichś tam lektur. Więc tutaj ja kiedyś sprawdziłem, może nie lekturę, tylko jaka była obsada filmu znanego wszystkim pewnie Cztery Pancerni i Pies, i ten chat GPT tam niestety wtedy podawał błędy, więc teraz spróbujmy, jak to wygląda w przypadku Barda. To najpierw może... No i teraz zobaczymy, jaka jest odpowiedź. Porównamy też z czatem GPT, czy teraz już jest doskonalszy. Może zanim tutaj wpadnie odpowiedź, mamy. Jest to serial telewizyjny według Janusza Przymanowskiego. Zobaczymy tutaj aktorów, bo tam wiem, że był właśnie wtedy błąd i mimo naprowadzania czata GPT ten błąd nie był wtedy naprawiony. Jan Kos, Janusz Gajos, Jeleń Franciszek Pieczka, Grigori tutaj się zgadza, chyba zgadza się. Tutaj jest wszystko w porządku. No i teraz sprawdźmy, poprosimy. Chyba się wszystko zgadza. Podaj źródło do ich informacji. Oczywiście tutaj mogło być jakieś zapytanie dotyczące lektury,
Tylko, że ja jestem umysł ścisły i troszeczkę już mogę mieć braki, jeżeli chodzi o właśnie lektury, więc nie czuję się tutaj kompetentny, żeby oceniać, czy te odpowiedzi są dobre. Pewnie jakieś bzdury też wyłapię, ale po prostu nie chcę ryzykować, że... No i tutaj widzimy jakieś źródła. Możemy też oczywiście wyszukać w Google. No tutaj nie są to takie dokładne źródła. I zobaczymy, mamy tutaj też, zobaczcie, inne wersje tych odpowiedzi. Jeszcze takim ciekawym testem na to, jak działa taka sztuczna inteligencja, jest zadawanie różnych zagadek logicznych w postaci tekstowej i sprawdzenie po prostu odpowiedzi. I tutaj ja teraz może tego nie będę robił, ale wcześniej to testowałem, też widziałem innych autorów na YouTubie, którzy testowali właśnie różnego rodzaju zagadki logiczne, czy właśnie jakieś zadania, nawet takie, które występują w matematyce i są w formie opisowej. No i tutaj Chat GPT w tej wersji płatnej no w tej chwili detronizuje Barda, bo po prostu w większości przypadków jak gdyby potrafi przeanalizować taką zagadkę, takie pytanie i dobrze odpowiedzieć. Spojrzałem. Dobrze, teraz będę chciał zadać to wcześniejsze pytanie, bo chciałbym też zobaczyć, czy Chat GPT od tego ostatniego mojego webinaru już jest tutaj udoskonalony, czy ta wiedza została... Jesteśmy teraz na czacie GPT. Tutaj ja mam dodaną wtyczkę. XX wieku. Opowiada on o losach załogi polskiego czołgu T-34 i ich psa o imieniu Szarik podczas II wojny światowej. Może nam nawet przeczytać odpowiedź. Serial był emitowany w latach 1966 do 1970 i składa się z 21 odcinków. Jest adaptacją powieści Czterej pancerni i pies autorstwa Janusza Przymanowskiego. Główne postacie. 1. Czterej pancerni i pies to kultowy polski serial telewizyjny z lat 60. XX wieku. No tutaj jest poprawa w stosunku do tego, co było jeszcze te kilka miesięcy temu. Natomiast tutaj jest błąd. Bo tutaj powinien być Gajos. No, ale jest poprawa. I teraz po prostu zachęcam do eksperymentowania, do porównywania. Z tym, że no, jeżeli nie macie czata GPT w wersji płatnej, to tutaj takie wielkie różnice nie będą, ponieważ ta wersja płatna właśnie jest dużo doskonalsza. I teraz, jeżeli chodzi o czat GPT, to co mamy w nim nowego? Od mojego ostatniego webinaru. Mianowicie jest tutaj takie narzędzie, które, może rozpocznę nowy czat, narzędzie, które pozwala na dodanie czy przesłanie do czata GPT jakichś plików. Jeżeli tu wybierzemy taką opcję, to w tym miejscu pojawia się plusik i możemy tutaj przesłać dowolny plik i poprosić o analizę tego pliku i potem jakąś obróbkę danych. Jeżeli to będą jakieś dane, jakiś plik z danymi, to możemy poprosić o obróbkę. Ja tutaj wcześniej, to trochę trwało, przesłałem do czata GPT nasz e-book dotyczący sztucznej inteligencji i poprosiłem o streszczenie. Czyli tutaj zobaczcie, w wersji płatnej, jeżeli chodzi właśnie o czat GPT, to no jeszcze to trzeba byłoby zweryfikować i też będę niedługo się tym zajmował, ale jeżeli mielibyśmy lekturę w postaci pliku tekstowego, czy w postaci właśnie PDF i użyjemy tej opcji i wczytamy, to tutaj recenzja czy różne wypracowania na temat danej lektury na pewno będą dużo doskonalsze, bo czat GPT zawęzi się tylko do treści z danej lektury. Więc tutaj też to jeszcze na razie jest w planach, żeby będę chciał taką weryfikację przejść, bo możemy wiele lektur znaleźć w postaci plików PDF. No i ta analiza czy pisanie różnych prac może być już na wyższym poziomie niż bez tej opcji. Tutaj wczytałem nasz właśnie dokument PDF. Jak widzimy,
został podany tytuł, kto jest autorem. Tu od niedawna ja się dołączyłem w nowej aktualizacji. Na razie tam tylko mały fragment jest mojego autorstwa, ale w kolejnych wersjach będziemy dodawać kolejne narzędzia i tam trochę jeszcze bardziej się przyczynię do tworzenia tego e-booka. W tej chwili jest on głównie stworzony przez Łukasza. I tutaj spis treści sugeruje, że e-book skupia się na różnych aspektach wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. I tutaj no, mogę potwierdzić, że jest to dobra analiza tego dokumentu. I teraz przejrzę teraz cały tekst, aby stworzyć bardziej szczegółowe streszczenie. Ze względu na objętość tekstu mogę przedstawić streszczenie tylko niektórych sekcji lub podać ogólny zarys treści. Czy masz jakieś konkretne sekcje, które chciałbyś, abym szczególnie uwzględnił? No może napiszemy wymień aplikacje i narzędzia AI opisane w przesłanym dokumencie. Ja tutaj dzisiaj nie będę tak za bardzo się skupiał na jakichś nowych takich fajerwerkach w postaci generowania wideo. Może też o tym wspomnę, ale bardziej chciałbym tutaj pokazać, co nowego jest w czacie GPT, no bo to jest takie podstawowe i główne narzędzie, które myślę, że może być przydatne w pracy nauczyciela. My widzimy tutaj, że był pewien błąd, ale czat GPT tutaj możemy sobie rozwinąć i zobaczyć pewne tutaj, w jaki sposób zapytanie zostało stworzone. Ale widzimy, że chat GPT próbuje ponownie. No właśnie, ja tutaj się przełączyłem z tej konwersacji i widzimy, że w tym momencie chat gdyby stracił informację. I teraz wczytuję ten dokument ponownie. Gdybym nie wychodził tutaj z tej konwersacji, to nie byłoby tego problemu. No. Robię to wszystko na żywo. Musiałbym teraz plik przesłać jeszcze raz, z tym, że on zawiera dosyć dużo też grafik. Mogłoby to długo potrwać. Może do tego wrócę, ale pokażę jeszcze inny przykład. Też tutaj wykorzystamy tę opcję dodawania danych. Dodatkowo chat GPT w jednej z ostatnich aktualizacji został wyposażony właśnie w interpreter języka programowania Python. Radzi sobie teraz dzięki temu, jak gdyby w swoim środowisku potrafi stworzyć program, uruchomić go i zwrócić nam wyniki tego programu, czego nie było też wcześniej. I teraz możemy tutaj dostarczyć różnego rodzaju dane. Jest taka aplikacja kaggle.com, tylko tutaj uważajcie, bo ja zrobiłem jakąś literówkę szukając tej strony i wyświetliła mi się strona dla dorosłych, więc tutaj nie róbcie żadnych literówek. Jest to strona, którą tutaj widzicie, strona, która zawiera zbiory danych na różne tematy. Ja tutaj oczywiście włączyłem sobie tłumaczenie, czyli tutaj możemy znaleźć różne dane na temat, nie wiem, na tematy jakiś, na przykład, nie wiem, z historii temperatur, to akurat ja coś takiego szukałem, ale tych danych jest naprawdę bardzo dużo. No to musieli te zapytania, czy hasła w wyszukiwarce należy wpisywać w języku angielskim, ale załóżmy, że ja chciałem poszukać jakichś danych związanych z pomiarami temperatur. Po przetłumaczeniu tutaj widzimy, że tutaj mamy zmiana temperatury i możemy taki plik sobie pobrać. Te dane tutaj zgromadzone, no po prostu mogą być wykorzystywane do różnych rzeczy, nie tylko do analizy przez chat GPT, ale na przykład właśnie programiści mogą tworzyć różne programy, te dane analizować, potem je wizualizować i naprawdę tych danych jest dużo, także też tę stronę polecam, bo może być przydatna. No i tutaj po prostu klikamy i pobieramy plik z danymi. I teraz jeżeli taki plik pobierzemy, on będzie spakowany, czyli będzie miał zmniejszoną objętość dzięki temu, ale chat GPT potrafi nawet właśnie, możemy tutaj mu taki plik spakowany przesłać, on go rozpakuje i będzie w stanie przeanalizował.
Oczywiście tutaj możemy różne właśnie, tak jak powiedziałem, lektury, książki, jakieś różne zbiory danych w postaci pliku przesyłać. Oczywiście wielkość tych plików jest w jakiś sposób ograniczona, no ale dosyć duże dokumenty możemy w ten sposób przesłać. Tutaj Anita pyta się, jak można sprawdzić, czy uczeń skorzystał z wypracowania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Ja tutaj, tak jak mówię, raczej nie odpowiadam teraz, ale akurat się generuje, więc w tym czasie mogę na to odpowiedzieć. Więc jest to na razie dosyć trudne. Nie ma takich narzędzi, które jednoznacznie określą, czy dana praca została napisana przez ucznia, czy przez sztuczną inteligencję. Może tylko takie narzędzie z jakimś prawdopodobieństwem nam podać, że to było wygenerowane lub nie, ponieważ no, ChatGPT naprawdę generuje unikalne treści i trudno jest w ten sposób wykryć. Także nie ma na razie dobrych narzędzi stuprocentowo pewnych. Jeżeli chodzi o taki program typu antyplagiat, gdzie po prostu załóżmy, że uczeń korzysta z jakiegoś gotowego wypracowania gdzieś, które jest umieszczone na jakichś stronach internetowych, to narzędzia typu antyplagiat sobie radzą dosyć dobrze. Mogą porównać ten tekst po prostu, jeżeli tam jest dużo zapożyczeń, czy treść jest przepisana, no to będzie podane źródło i tak dalej. Natomiast tutaj coś generujemy, to nie jest chyba archiwizowane co ChatGPT, więc trudno do czegoś to porównać. Jedynie taka weryfikacja, jak to zawsze nauczyciele mogli robić, bo przecież jeszcze przed czatem GPT, przed internetem, przed Wikipedią uczniowie też ściągali od siebie pracę, albo pracę pisał starszy brat, albo kolega, albo mama, albo tata. No i wtedy weryfikacją było sprawdzenie, czy uczeń wie, co sam napisał. Więc to jest jedna z form weryfikacji. Chyba jeżeli chodzi o te wypracowania wygenerowane, no to chyba jest na razie najskuteczniejsza. Po prostu przepytanie ucznia z tego, co napisał. No też jeżeli mamy ucznia, znamy od wielu lat, czy po prostu miesięcy, przeczytaliśmy jego kilka prac, które wiemy, że były jego autorstwa, no to też możemy po prostu gdyby wyczuć, że to nie jest jego styl, to jest powyżej jego poziomu, czy po prostu zupełnie w innym stylu, więc też tylko takie metody zostają. No i teraz mamy tutaj, widzimy odpowiedź, że jest to, zawiera, tutaj się pytam, jakie pytanie, przeanalizuj, jakie dane zawiera plik. Tutaj widzimy, że też miał jakieś błędy się pojawiły. I teraz możemy dopytywać się. Bo tam w tym spakowanym pliku zip znajdowały się tak naprawdę trzy pliki z rozszerzeniem CSV. I widzimy, co tam się znajduje. Więc ilość unikatowych krajów w pliku, zakres, dla których mamy dane, ilość unikatowych miesięcy i opis statystyczny wartości temperatur dla wszystkich lat. I teraz tutaj chat GPT wczytuje ponownie ten plik i będziemy mogli dalej te dane analizować. Ten plik, jakbyśmy chcieli tak ręcznie analizować, to byłoby dosyć trudne, bo na pewno są to dosyć duże pliki. Ja sobie tutaj rozpakuję i zaraz zajrzymy do tych plików. Jak one wyglądają? Czyli tutaj mamy plik taki w postaci CSV, możemy go otworzyć na przykład w Excelu. I zobaczcie, to są tego typu dane. Analiza tego przez człowieka byłaby koszmarem. Natomiast odpowiednio napisany program klasycznym sposobem po prostu pozwoliłby już na taką analizę, a teraz mamy jeszcze coś takiego jak ChatGPT. Stwórz na jego podstawie przedstawiający nie wiem, czy tutaj mądrze to sformułowałem.
Zaraz tutaj jeszcze skończymy tą analizę, bo tutaj ta opcja raz, że właśnie pozwala nam wczytywać pliki, a po drugie potrafi też właśnie napisać odpowiedni program w Pythonie i przeanalizować to. Oczywiście ChatGPT jest świetny też w programowaniu, więc tutaj również może służyć pomocą. I tutaj widzimy na podstawie takich danych, jak rosła średnia temperatura. Nie wiem tutaj jeszcze, jak to było. Tutaj są różnice w stopniach Celsjusza i tutaj widzimy właśnie na takiej podziałce. Dobrze, to kolejna zmiana w czacie GPT, o której chciałbym wspomnieć i zaraz o czacie GPT jak gdyby, znaczy przejdziemy do innych narzędzi. Jeszcze tutaj tylko, jak otwieramy nowy czat GPT, to tutaj mamy standardową wersję, która korzysta z tych danych, które zostały dostarczone do chyba września 2021. Tutaj możemy, widzimy, że to jest beta, czyli to jeszcze jest wersja no taka, która twórcy nie gwarantują doskonałości, jeszcze z wersji rozwojowej. No i pluginy, czyli rozszerzenia, które pozwalają na różne dodatkowe rzeczy. Tutaj jest tych pluginów bardzo dużo, cały czas przybywają, więc po prostu tutaj na takim szkoleniu musiałbym wybrać jakiś jeden ciekawy plugin i go omówić, bo po prostu zabrakłoby czasu. Ale jest jedna jeszcze bardzo istotna zmiana. Mianowicie mamy tutaj coś takiego jak dodatkowe takie instrukcje. Ja tutaj włączę tłumaczenie i tutaj możemy sobie nasz chat GPT spersonalizować. Czyli wcześniej mogliśmy coś takiego robić, że otwieramy nowy chat i możemy nakreślić jakiś kontekst, napisać na przykład jestem nauczycielem w szkole podstawowej, uczę informatyki i techniki. Czyli dać tutaj jakieś informacje o sobie. Co chciałbyś, aby czat wiedział o tobie, aby zapewnić lepsze odpowiedzi. Czyli możemy napisać coś o sobie, tak? W danym kontekście, tak? Bo możemy napisać, jeżeli nie chcemy wykorzystywać czata GPT do pracy w szkole, tylko do rozwijania swojego hobby, to możemy napisać, że interesuje się modelarstwem albo programowaniem albo czymś takim. I wtedy, rozpoczynając nowy czat, nie będziemy musieli w tym pierwszym prompcie tego napisać, tylko chat GPT będzie już się odnosił do tego, co tutaj napiszemy. I teraz jeszcze możemy, zobaczcie, tutaj mamy, gdzie masz siedzibę, no to są tylko takie przykłady oczywiście, czym się zajmujesz w pracy, jakie jest twoje hobby i zainteresowania, na jakie tematy możesz rozmawiać godzinami, jakie masz cele. I tu możemy to opisać, mamy do tego 1500 znaków, czyli to nie jest zbyt duża treść. I tutaj jak chcesz, aby chat GPT odpowiadał? Czyli możemy teraz sprecyzować, czyli na przykład odpowiadaj jako ekspert w takim zakresie, tak? Możemy napisać mu, że zadawaj sam z siebie dodatkowe pytania, tak żeby to nie było tak, że ja napiszę jedno zapytanie, mam odpowiedź i koniec, tylko jeżeli moje pytanie będzie za mało precyzyjne i chat GPT stwierdzi, że właśnie nie ma wszystkich, nie do końca rozumie po prostu tego mojego kontekstu, to może dopytywać się i po prostu dzięki temu jego ostateczna odpowiedź będzie doskonalsza. Czyli jak formalny lub swobodny powinien być chat GPT, czyli możemy napisać właśnie, żeby odpowiedzi były precyzyjne, tak? Albo żeby były bardziej kreatywne, żeby odpowiedzi były krótkie, bo czasami właśnie, jak wcześniej Wam pokazywałem, to chat GPT na krótkie zapytanie potrafił wygenerować dosyć długą odpowiedź, tak? A może chcielibyśmy, żeby nasza konwersacja z chatem GPT wyglądała jak rozmowa z drugim człowiekiem, który na nasze pytanie dosyć krótko odpowiada i potem nas o coś dopytuje. Więc tutaj możemy to wszystko jakby skonfigurować i możemy włączyć, żeby to we wszystkich przyszłych czatach było wykorzystywane. Oczywiście zawsze możemy tutaj wrócić i możemy to zmodyfikować lub anulować, wyczyścić. Ja tutaj na przykład w swojej działalności, zobaczcie, że sobie zrobiłem tutaj taki czat, nazwałem go
konsultant Hostnet, czyli mojej działalności. I na początku tutaj opisałem, czym ja się zajmuję, no powiedzmy właśnie co robię i tak dalej, co chcę osiągnąć. I na tej podstawie potem w mojej konwersacji ChatGPT na tym bazuje. Więc teraz nie musimy robić tego w takim pierwszym prompcie, tylko możemy to zrobić właśnie w tym miejscu. No z tym, że tutaj mamy to ograniczenie, tak? Bo w tym pierwszym przypadku, w tym moim pierwszym takim opisie sytuacji, po pewnym czasie, jeżeli ten czat, dosyć długo z niego korzystam i tam jest już naprawdę kilkaset zapytań, to ChatGPT już może nie mieć takiej pojemności pamięci, żeby pamiętać to moje pierwsze zapytanie. Będzie całą dyskusję jak gdyby brał pod uwagę jako kontekst, natomiast te najstarsze może zapominać. Więc w tym wypadku to będzie na stałe, tak? No i tutaj jeżeli chodzi o ChatGPT, to chyba o tylu nowościach chciałbym dzisiaj powiedzieć. Jeżeli myślę, że w tym roku właśnie będę robił więcej dodatkowych filmów na swoich social mediach, czyli na YouTubie i na Facebooku, takich bardziej krótkich, dotyczących jednego narzędzia i jakiegoś problemu, który tym narzędziem możemy rozwiązać, bo podczas takich darmowych webinarów często omawiam coś bardziej tak przekrojowo. Spojrzę na tutaj na moją agendę i na czas. I teraz może o 11 Labs. Tutaj gdzieś miałem otwarty. Jeżeli chodzi o 11 Labs, jest to właśnie polski startup, który robi bardzo dobry syntezator mowy. Wygenerowany głos za pomocą tego syntezatora opartego o sztuczną inteligencję dodaje do tego jeszcze takie emocje, których nie było w tych poprzednich syntezatorach. Poza tym mamy tutaj jeszcze możliwość konfiguracji i taką nowością jest to, że tutaj mamy teraz wersję właśnie 2, która też zawiera polski język i co ciekawe, jeżeli wybierzemy sobie tą wersję drugą, bo w wersji pierwszej, zobaczcie, w tym podstawowym był tylko język angielski, a tutaj w takim dodatkowym był dopiero polski, natomiast tu już to wszystko jest połączone i nawet jeżeli wybierzemy lektora, który no, nie jest raczej nawet wytrenowany w języku polskim, jak gdyby, nie jest do niego dostosowany, bo wcześniej w tych syntezatorach, jak wybraliśmy język, na przykład polski, to byli wybrani lektorzy, powiedzmy Adam, Zofia i nie wiem, Kasia, tak? Jak wybraliśmy inny język, to się pojawiali inni. Natomiast teraz możemy wybrać tutaj jakiegokolwiek i on dosyć dobrze to przeczyta po polsku, tak? Jeszcze jedno pominęłem, o czym miałem powiedzieć, ale to powiem najwyżej za chwilkę. I teraz może niech ChatGPT nam coś wygeneruje. Na przykład napisz zobaczymy, co czat nam napisze. Tutaj nam najpierw przeczyta taki wbudowany syntezator, który no, będzie dużo gorszej jakości niż to, co potem usłyszycie. Tutaj tylko muszę włączyć sobie tą wersję domyślną, czyli bez możliwości wczytywania pliku. Tutaj pamiętacie też z poprzednich live'ów, że można za pomocą tego pluginu zamiast pisać z klawiatury po prostu dyktować głosowo, ale ja już tutaj pisałem z klawiatury. Zobaczymy, co ChatGPT nam wygeneruje. Drodzy. Czasami właśnie są problemy z szybkością działania tego czata GPT-4. Nie pro.
Początek jakoś nam tutaj ucięło. Jeżeli wybierzemy ten czat GPT-3. Obawy są naturalne, ale... A, chyba wiem dlaczego. No, dlatego, że tutaj było włączone to tłumaczenie. Zrobimy powtórzenie. Właśnie, tutaj włączenie tego tłumaczenia na język polski strony może nam. Szanowni nauczyciele, dziękuję, że znaleźliście czas, aby razem ze mną zastanowić się nad rolą, jaką sztuczna inteligencja może odgrywać w naszych szkołach i klasach. Rozumiem, że dla wielu z Was nowe technologie mogą wydawać się zagrożeniem, zarówno dla tradycyjnych metod nauczania, jak i dla Waszej roli jako nauczycieli. Chciałbym jednak podkreślić, że sztuczna inteligencja nie jest tutaj, aby Was zastąpić, ale aby Wam pomóc. Niewątpliwie, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą zaoferować zróżnicowane i spersonalizowane metody nauczania, które są niemożliwe do osiągnięcia w tradycyjnym ujęciu. Na przykład, programy edukacyjne mogą dostosowywać się do indywidualnych potrzeb i tempa uczenia się każdego ucznia, co daje Wam więcej czasu na skupienie się na problemach, których maszyny nie są w stanie rozwiązać. Jak etyka, wartości czy umiejętności. No dobrze, widzieliście, tutaj był głos właśnie wygenerowany przez wtyczkę, a teraz zobaczymy w Eleven Labs, jak to wygląda. Co ciekawe, też to już o tym mówiłem, że możemy tutaj również dodać próbkę swojego głosu i wtedy chat GPT będzie generował głos dosyć dobrze imitujący głos danej osoby. Także ja tutaj już mam taką próbkę, mogę Wam zresztą to zademonstrować, tylko może na jakimś krótszym fragmencie. I to będzie na podstawie mojej próbki głosu. Zobacz, potwierdźcie, czy jest ten głos podobny, a potem zrobimy jakiś tam bardziej profesjonalny głos, bo te moje próbki może tutaj nie były zbyt dobrze przygotowane, ale sprawdźmy. To jest coś, co Eleven Labs, sztuczna inteligencja, przeczyta moim podrobionym głosem. Ja tego nigdy jak gdyby nie czytałem, to co usłyszycie. Trwa generowanie. Szanowni nauczyciele, dziękuję, że znaleźliście czas, aby razem ze mną zastanowić się nad rolą, jaką sztuczna inteligencja może odgrywać w naszych szkołach i klasach. Rozumiem, że dla wielu z Was nowe technologie mogą wydawać się zagrożeniem zarówno dla tradycyjnych metod nauczania, jak i dla Waszej roli jako nauczycieli. Chciałbym jednak podkreślić, że sztuczna inteligencja nie jest tutaj, aby Was zastąpić, ale aby Wam pomóc. No, ja widzę podobieństwo, myślę, że Wy również, do mojego głosu. To jest z jednej strony ma dużo fajnych zastosowań, bo możemy na podstawie tego, nie wiem, na przykład zrobić jakiegoś e-booka, który będzie czytany naszym głosem, albo zrobić prezentację, gdzie po prostu nie będziemy musieli męczyć swojego głosu, no ale też niestety może powodować różne nadużycia. Mianowicie może ma po prostu fałszować, tworzyć deepfake'i i stworzyć takie nagranie, które będzie udawało kogoś. I tutaj jednym z takich zagrożeń jest na przykład tak zwane oszustwo na wnuczkach, tak? Że ktoś dzwoni do babci i informuje, że wnuczek jest w jakichś tarapatach i że trzeba szybko dać pieniądze albo przelać gdzieś, żeby pomóc, nie wiem, w szpitalu, w areszcie, gdziekolwiek. I takie sztuczki się udawały nawet bez takiej technologii. Natomiast jeżeli taką technologię do tego ktoś wykorzysta, to faktycznie można kogoś dużo skuteczniej oszukać. Zresztą już były różne próby, nie wiem, generowania takich sztucznych wideo i głosu właśnie jakichś, nie wiem, polityków na przykład. Dobrze, ale tutaj w tym czasie ja spróbuję znaleźć. Love all, trust a few, do wrong to none. Love all, trust a few, do wrong to none. Government of the people, by the people. I'd rather regret the things that I've done than the things that I have not done. Dobrze, zobaczymy, jak to będzie po polsku.
I'd rather regret the things that I've done than the things that I've not done. Bo tu jest próbka tego głosu, ale wybrałem właśnie ten głos. I sprawdźmy, jak to będzie brzmiało. Niewątpliwie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą zaoferować zróżnicowane i spersonalizowane metody nauczania, które są niemożliwe do osiągnięcia w tradycyjnym ujęciu. Na przykład programy edukacyjne mogą dostosowywać się do indywidualnych potrzeb i tempa uczenia się każdego ucznia. Kodaję wam więcej czasu na skupienie się na problemach, których maszyny nie są w stanie rozwiązać, jak etyka, wartości... Coś tu się popsuło w trakcie. Początek był wygenerowany całkiem poprawnie, natomiast potem tak jakby ten lektor zapomniał, jak się czyta po polsku i coraz gorzej to brzmiało, nie wiem, z czego to wynika, ale początek był całkiem fajny. Jeszcze raz odsłuchajmy. Niewątpliwie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą zaoferować zróżnicowane i spersonalizowane metody nauczania, które są niemożliwe do osiągnięcia w tradycyjnym ujęciu. Widzicie, że to jest napisany tekst. Tego nie czyta lektor. To po prostu czyta sztuczna inteligencja, która robi to już naprawdę na wysokim poziomie, więc tworzenie audiobooków niedługo być może przejmą właśnie takie programy. No i tutaj no faktycznie niektóre zawody mogą czuć się zagrożone, na przykład osoby, które czytają, nagrywają audiobooki. No także jest takie zagrożenie oczywiście w niektórych zawodach. Wracając jeszcze do czata GPT, bo tutaj miałem w agendzie taki punkt, mianowicie możliwość połączenia czat GPT z innymi aplikacjami. Tutaj przeskoczyłem to, więc do tego wracam. Na stronie platform openai.com mamy tutaj dostęp do takiej tak zwanej piaskownicy. Co to jest? To jest narzędzie do testowania przez programistów, ale tak naprawdę każdy może tutaj się zalogować i z tego skorzystać. I tutaj możemy, podobnie jak w czacie GPT, zadawać pytania. Tutaj możemy sobie wybrać, jaką wersję chcemy wykorzystać. Ja już przeszedłem taką weryfikację, więc dostałem dostęp do czata GPT-4. Natomiast no, tego na początku w standardzie nie ma. Na początku można korzystać z wersji starszej 3,5, ale możemy tutaj też z tego korzystać, czyli na przykład no załóżmy. I teraz możemy to wysłać. Tutaj mamy w porównaniu do czata GPT w tej wersji mamy, aha, tutaj tylko, że tutaj jeżeli chcemy korzystać tak bardziej na masową skalę, to tam trzeba podpiąć kartę kredytową, która i wtedy po prostu zależnie od ilości zapytań są pobierane pewne opłaty, ale nie są to jakieś tam wielkie opłaty. Także tutaj niektórzy analizując stwierdzają, że być może lepiej korzystać z tej wersji, podpiąć kartę kredytową, niż w czacie GPT płacić abonament $20 miesięcznie, ale zaraz powiem tutaj dalej, jak to działa. Tutaj możemy ustawiać różne parametry, które będą wpływały właśnie na kreatywność lub bardziej taką konkretną odpowiedź. No mamy po prostu więcej parametrów. I tu to służy do testowania właśnie głównie przez programistów, którzy potem mogą połączyć czat GPT ze swoimi aplikacjami. No i zobaczmy, jak ustawimy tutaj na 0, jaka będzie odpowiedź. I teraz sprawdźmy jeszcze raz to pytanie, zadajmy.
Ale teraz ustawmy temperaturę na... A, tylko że... Nie to mi się wkleiło. Ustawmy temperaturę na maksymalną. To może trochę mało akurat jest... O, zobaczcie, aż tutaj zgłupiał nasz ChatGPT. Teraz sprawdźcie, to chyba nie będzie miało wpływu. Spróbujmy jakąś wartość pośrednią. O, no i tutaj już znowu są sensowne odpowiedzi. No i teraz, w jaki sposób programiści z tego mogą korzystać? Tutaj mamy dostępną dokumentację, która dokładnie opisuje, nawet są przykładowe biblioteki, które możemy dodać do swojego oprogramowania i z tego korzystać. I ja tutaj coś takiego zrobiłem. Czyli no, taka bardzo prosta stronka ai.hostnet.pl, tylko tutaj zabezpieczyłem to, ponieważ nie chciałbym, żeby mi się tutaj generowały jakieś koszty, bo tutaj możemy właśnie zobaczyć, jakie już jest zużycie, i moje wykorzystanie czata GPT to było w tym miesiącu 0,16 dolara, więc można tam ustawić limit, no żeby po prostu potem mnie nie zaskoczyły koszty, na 30 dolarów. I zależnie od ilości tych zapytań, od długości tego tekstu, który tam powiedzmy wkleję, są liczone tak zwane tokeny, i im więcej tych tokenów zostanie użytych, tym więcej będzie po prostu to kosztowało, ale są to naprawdę dosyć małe ilości. Można sobie tutaj zobaczyć właśnie, jak to jest liczone, zobaczyć też właśnie, odpiąć swoją kartę kredytową, przypiąć. O, tutaj za dużo pokazałem, ale jak to jest ucięte. I mamy tutaj dokumentację, jak to połączyć. I właśnie ja coś takiego zrobiłem, bardzo prostego. I teraz na przykład możemy... akurat ta... tutaj mamy możliwość nie tylko skorzystania z tego modelu językowego, tak jak ChatGPT, ale również możemy generować grafikę. I jeszcze tam są dodatkowe dostępne narzędzia, czyli napisz krótką historię o rycerzu, który walczył pod... O, tutaj sobie wygenerujemy jakąś krótką treść. No i tutaj zobaczcie, to jest zewnętrzna aplikacja, która łączy się przez tak zwane API z czatem GPT. Także w przyszłości na pewno będziecie korzystać z różnych narzędzi, i jak zobaczycie gdzieś tam w opisie, to dowiecie się, że te narzędzia korzystają z czata GPT na różne sposoby, bo programista może z góry narzucić pewien kontekst, w którym będzie ten czat GPT współpracował z naszą aplikacją. Na przykład w przypadku aplikacji do nauki języków może określić, że na przykład utwórz jakiś dialog na jakimś tam poziomie, w języku takim i takim. No i teraz na przykład będziemy chcieli, tylko tutaj właśnie zrobimy to za pomocą translatora, rycerz, może średniowieczny, bo Dali raczej sobie słabo radzi z językiem polskim w na koniu. Rycerz trzymają No i tutaj mamy zapytanie i teraz sprawdźmy, jak to działa. Jak zostanie wygenerowana, tylko tutaj jest troszeczkę gorszy generator grafiki niż Midjourney. Deli troszeczkę te grafiki są gorszej
jakości, ale widzimy, że została wygenerowana jakaś grafika, czyli możemy tutaj, nie wiem, wygenerować sobie jakieś krótkie opowiadanie i zilustrować to również wygenerowaną grafiką. Spróbujmy jeszcze raz. No i mam jakąś kolejną grafikę. Tak, to są kolejne możliwości, czyli po prostu ChatGPT będzie zasilał na pewno wiele, wiele aplikacji. I nie zawsze możemy być tego świadomi. Na przykład można zrobić czat, który będzie, zresztą już pewnie tak się dzieje, czasami chcemy porozmawiać z konsultantem z banku, z firmy telekomunikacyjnej, rozmawia z nami bot. A ten bot może być połączony właśnie na przykład z czatem GPT, gdzie dostarczono mu wszelkich czy dużej ilości informacji na temat usługi, którą świadczy dany, powiedzmy, dana firma, i ten czat będzie znał ten kontekst cały. Nie trzeba, tak jak to dawniej w tych czatach było budowane, że trzeba takie drzewka budować, że jeżeli ktoś zapyta o to, to odpowiedz tak, jeżeli ktoś zapyta o to, to odpowiedz tak, i wszystko trzeba było przemyśleć w postaci takiego właśnie drzewka decyzyjnego. Tutaj nie będzie to potrzebne, po prostu wkleimy jakąś dokumentację, nie wiem, 40 stron PDF o usłudze, o jakiejś instrukcji obsługi, jakąś instrukcję obsługi, i ChatGPT będzie mógł nam na podstawie tego obsługiwać klientów. No oczywiście ta jakość może być różna, ale na pewno będzie się poprawiać i w podstawowych kwestiach na pewno to wystarczy, a zawsze możemy, zazwyczaj w takich botach, które nas obsługują telefonicznie, możemy poprosić o rozmowę z konsultantem, czyli z żywym człowiekiem. No i teraz przejdziemy do Midjourney. Jest to bardzo dobra aplikacja, niestety przestała być tutaj ta wersja darmowa. I teraz, ale jest tutaj odpowiednik Leonardo, który nadal chyba ma wersję bezpłatną. Natomiast no, na razie jeszcze trochę ustępuje w jakości. Co ciekawe, można sobie tutaj na Discordzie zbudować, stworzyć własny serwer i zintegrować go również z czatem GPT. No i tutaj teraz zadamy ten sam prompt, czyli również poprosimy o wygenerowanie rycerza i zobaczmy, co się stanie i jakie są nowości tej aplikacji. To będzie ostatnia omawiana dzisiaj aplikacja, potem tylko kilka jeszcze zdań. Ale jeszcze jakieś ciekawostki myślę, że będą. Także zostańcie do końca. Generuje się grafika. Jeszcze chwilę, musimy poczekać. I teraz możemy wybrać wybraną grafikę i coś zmienić w niej, czego wcześniej nie było. Czyli możemy sobie teraz tak wybrać na przykład, no powiedzmy, tą czwórkę. Powiększamy ją. Teraz uzyskamy takiej większej rozdzielczości. I teraz zobaczcie, co możemy zrobić. Możemy do tej grafiki dorysować coś na dole, bo mamy ucięty tutaj fragment. Możemy powiększyć, możemy pomniejszyć. Możemy tutaj ustalić dowolną wielkość. I następna grafika powinna być uzupełniona tutaj o tą dolną część. Tu możemy wybierać dolną, górną, z lewej, z prawej. Czyli tak jakby przesunąć ten obraz. No gdybyśmy chcieli teraz to połączyć, to trzeba byłoby to oddalić, no i po prostu skleić, ale na pewno tutaj to by pasowało do siebie.
Tu jeszcze możemy wygenerować tak jakby inny wariant, mocno zmieniony, tutaj delikatnie zmieniony. No może zastosujmy jeszcze tę opcję. Zobaczymy, co się stanie. Tutaj podejrzyjmy. O, widzimy już tego naszego rycerza i w całości nogi. Tutaj widzimy, że to zostało błędnie wygenerowane. Tu też jakiś błąd. Koń jest zawieszony w powietrzu. Natomiast tutaj wyszło całkiem przyzwoicie. I to też jest no, duża, bardzo przydatna aktualizacja. Dobrze, niech nam się generuje. I teraz co jeszcze możemy ciekawego zrobić? Mianowicie możemy zaznaczyć jakiś obszar i go zmienić. Czyli możemy tutaj albo za pomocą takiego prostokąta, albo wręcz obrysować dokładniej. Teraz zmienimy tutaj, żeby tu była złoty kolor tej zbroi. Zobaczymy, czy sobie poradzi. I to się generuje teraz na samym dole. Także możemy tutaj generować obraz, uzupełniać go w dowolnym kierunku, podmieniać dane fragmenty. No jest to po ChatGPT moja druga ulubiona aplikacja. No i widzimy, że jest już złota zbroja, a nie czarna. I możemy powiększyć obraz numer 3, bo najbardziej nam odpowiada. Ja już tutaj nie będę pokazywał, ale tutaj jeszcze inne narzędzie kiedyś wykorzystywałem. Pewnie się zaśmiejecie, ale kiedyś sobie eksperymentowałem z czymś takim, że można połączyć to, co wygeneruje ChatGPT, dodać do tego na przykład zdjęcie twarzy, na przykład swojej, i wtedy ChatGPT to połączy. Ja tutaj, bawiąc się tym narzędziem, zaraz Wam pokażę, co wygenerowałem. O, więc najpierw w prompcie poprosiłem o wygenerowanie Terminatora. Następnie wybrałem jedno z tych zdjęć. Czytałem swoje zdjęcie, czyli to było to zdjęcie, i poprosiłem o podmianę moim zdjęciem. Więc taki jest efekt. No, tak to wygląda. Także no, naprawdę możliwości są nieograniczone, można się tym bawić. Tak jak mówię, narzędzia można wykorzystywać dobrze, można wykorzystywać źle. Z jednej strony fascynuje, z drugiej strony przeraża, ale możliwości są świetne. Patrzę na Wasze komentarze. Dobrze, to jeżeli chodzi o Midjourney, to chyba tyle, bo już trochę czasu nam tutaj minęło. Na pewno o sztucznej inteligencji jeszcze będę dużo chciał Wam przekazać i będą na pewno kolejne webinary. We wrześniu prawdopodobnie będę chciał nagrać kurs na temat różnych narzędzi, gdzie już tak bardzo dokładnie pokażę różne zastosowania, także oczekujcie tutaj komunikatu za jakiś czas. Jeszcze muszę stworzyć kurs o tworzeniu i sprzedaży e-booka, natomiast kolejny kurs, który będę chciał zrealizować, to będzie właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji, także już dzisiaj go wstępnie zapowiadam. I chciałbym tutaj tylko jeszcze przypomnieć o tym, o czym nam mówiliśmy na początku, więc w naszym składzie pojawiła się pani Jolanta, która
jest ekspertem od prawa oświatowego, jest nauczycielem o wieloletnim doświadczeniu, doświadczeniu również jako dyrektor, wicedyrektor, pracowała też w kuratorium oświaty jako wizytator, od 8 lat prowadzi szkolenia stacjonarne oraz online i tworzy szkolenia z zakresu prawa oświatowego, analizy i interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych. Tutaj mamy przykłady autorskich szkoleń, które zostały opracowane i z których szkoli pani Jolanta. I mamy właśnie do zaoferowania takie szkolenie, które odbędzie się 6 września. Trwać będzie 2 godziny dydaktyczne, odbędzie się na platformie Click Meeting. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół, do kadry kierowniczej oraz nauczycieli, a temat tego szkolenia to efektywny nadzór pedagogiczny, planowanie i realizacja. I tym szkoleniem właśnie zaczynamy też nowy rozdział w naszej działalności, czyli poza TIG będziemy chcieli również oferować Wam szkolenia z innych zakresów. Także macie tutaj kod QR, który Was przekieruje do tego szkolenia. W opisie znajdziecie opis. Także zachęcam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału. Tutaj liczba miejsc jest ograniczona, więc po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli chodzi o fakturę, to oczywiście tutaj jest płatność online. Możecie w takim polu komentarz do zakupu wpisać dane, bo szkoły najczęściej potrzebują jeszcze danych odbiorcy, więc tam możecie to wpisać, wtedy faktura będzie wystawiona na te dane, które tam będą podane, zgodne z Waszymi wymaganiami. To przy płatności online, a jeżeli chcecie otrzymać fakturę z odroczonym terminem płatności, to też tam macie podany e-mail. Po prostu można w tym e-mailu zadeklarować chęć uczestnictwa czy zakupu tego kursu, tego szkolenia na żywo i wtedy ja wystawię fakturę z odroczonym terminem płatności na podane dane. I teraz udostępnię Wam zaświadczenie. No i też tutaj, jeżeli wśród nas są trenerzy, którzy mogliby poszerzyć zakres naszych szkoleń, tutaj mile widziani są ci, którzy poza nowymi technologiami szkolą, bo tutaj troszeczkę konkurencja by powstała, ale również oczywiście osoby szkolące z nowoczesnych technologii są mile widziane, bo ja nie jestem też w stanie zrobić materiałów czy szkoleń na każdy temat. Mamy kolejny rok funkcjonowania laboratoriów przyszłości, mamy tam roboty, mamy mikrokontrolery, także tutaj już zgłosili się do mnie tacy trenerzy, którzy również w tym temacie szkolą. Będę się z nimi kontaktował w najbliższych dniach, także no, myślę, że tylko na tym wszyscy skorzystamy. Już powinno być dostępne zaświadczenie. Łukasz, poproszę Cię, żebyś udostępnił. Tak, zaświadczenie już jest dostępne. Wysyłam link na czacie. No, tylko że na czacie już się żegnacie i czat strasznie szybko się przewija. Gdzieś tam, ale to najwyżej odszukacie, a tak jak zwykle odsyłam Was do naszego opisu, bo tam wszystko za chwilę będzie. Łukasz, poproszę Ciebie, żebyś uzupełnił nasz opis o zaświadczenie. Dzisiaj promocją jest również kurs TIG pracy nauczyciela. Tak jak mówiłem, po wakacjach on się trochę będzie przeobrażał, zmieniał, ale jeszcze mamy, nie rozpoczął się rok szkolny, więc na razie jest jeszcze na starych zasadach. Także w
na platformie TIK, Nowoczesna Edukacja, również możecie zakupić kurs TIK Pracy Nauczyciela, który zawiera m.in. wiele szkoleń dotyczących sztucznej inteligencji, bo takich szkoleń o sztucznej inteligencji poprowadziłem już chyba z 6 od stycznia do teraz. Także w tych szkoleniach pokazywałem jeszcze więcej narzędzi, więcej zastosowań. Także w tym kursie TIK Pracy Nauczyciela macie tam specjalnie opracowane te szkolenia ze spisem treści. Możecie również pobrać po zakupie zaświadczenia z tych archiwalnych naszych szkoleń. A teraz muszę chwilę odczekać, aż miną te wasze wpisy dotyczące, znaczy gdzie się żegnacie już z nami. Także dziękuję wszystkim za udział. Życzę dobrej nocy. Jeszcze mamy kilka dni urlopu, ale już raczej musimy być na posterunku, bo już się zaczynają rady pedagogiczne. Pewnie trzeba przygotować salę i tak dalej. Także już jesteśmy raczej blisko swojego miejsca pracy, ale jeszcze prawdopodobnie czeka nas ładny weekend. Także ładujcie jeszcze akumulatory i od września będą już regularne szkolenia. Każdy wtorek szkolenie TIK, a w innych dniach szkolenia z innej tematyki. Dziękuję bardzo. No, narzędzia się rozwijają. Niestety często one w początkowej fazie są bezpłatne, w jakiejś tam formie, potem niestety przechodzą w płatne, no ale to musimy się z tym pogodzić, no bo jednak twórcy tworzą coś, żeby na tym zarobić. Dziękuję, dobranoc. Również dziękuję. Tak, kurs o e-booku niebawem się pojawi. Może być mały poślizg, o czym was poinformuję w e-mailu. Dziękuję. To dzisiejsze spotkanie, no po prostu zasubskrybujcie kanał i wtedy na moim kanale YouTube zobaczycie. Również jeżeli obserwujecie nasz profil, który w tej chwili nazywa się Platforma Nowoczesnej Edukacji, lub jesteście na naszej grupie, tam również będzie nagranie dostępne. Dziękuję. Również dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję. Również życzę miłego wypoczynku. Dziękuję. Proszę bardzo. Do następnego spotkania. Link do zaświadczenia jest w opisie lub na stronie zdalnalekcja.pl. Dziękuję bardzo, dobrej nocy, pozdrawiam. Tak jak powiedziałem, niebawem ogłoszę pracę nad kursem dotyczącym sztucznej inteligencji. Jeżeli chodzi o chat GPT, to mocno testuję, wykorzystuję w swojej pracy, nie na zasadzie zrób mi to i ja to po prostu kopiuję i wklejam, bo to jest bez sensu totalnie. Natomiast postaram się właśnie w tym szkoleniu pokazać, jak mądrze z tego narzędzia korzystać, tak żeby wspierał naszą pracę, a nie po prostu robił coś za nas, bo to wtedy nie ma sensu.
No chyba nie będzie już pytań, więc za chwilkę skończymy. Jeżeli było pytanie zadane wcześniej, wtedy czat trzeba szkolić. No tak, po prostu, tak jak mówię, to powinno być tak, że powinniśmy dać dużo odpowiedniego kontekstu, żeby uzyskać dobrą odpowiedź. Odpowiedź jeszcze zawsze traktujmy z pewnym niedowierzaniem, sprawdzajmy. Dopiero potem trzeba te, można używać wyników pracy sztucznej inteligencji. Niemniej postęp jest niesamowity i to, co ChatGPT potrafi, widać, że jest cały czas postęp. Także ciekawe, co będzie za rok i dalej. No dobrze. Nie ma chyba więcej pytań. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i życzę dobrej nocy. Tylko tak szybciutko, więc tutaj dostępny jest kurs tych pracy nauczycieli dzisiaj. A, i najważniejsze. No, niestety zapomniałem, ale to w opisie znajdziecie. Również e-book jest dostępny do kupienia w obniżonej cenie. Znajdziecie link do tego e-booka w opisie. No dobrze, to w takim razie do zobaczenia w przyszły wtorek. Dziękuję, pozdrawiam, Alicja. Jeżeli jesteś nowym widzem na moim kanale, a chciałbyś uzyskać dostęp do dziesiątek nagrań oraz szkoleń na żywo w przyszłości, to zasubskrybuj kanał. Włącz powiadomienia o nowych materiałach i daj łapkę w górę.